Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Juken. Przed Wami 11 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. No jednak chcieliście, moi drodzy, aby nagrywać jakieś odcinki takie wyrywkowe z, powiedzmy, ważniejszych eventów. Oczywiście będzie się to trochę różniło, bo część robimy na bieżąco na live'ach. Zapisy live'ów oczywiście w większości macie. Więc no, trudno tutaj będzie w tym momencie mieć jakąś no, równowagę, nawet jeśli chodzi o kasę, ale faktycznie może to jest dobry pomysł. Tak chcieliście, tak pisaliście, to tak robimy. No, ta seria, drogi widzu, jest dla ciebie, więc jak się podoba i chcecie, no to robimy. Ja tu wczoraj troszeczkę sprzedawałem jeszcze różnych dań, dlatego jak widzicie sprzątam. Jakiś talerz się wmontował i nie mogę go wyciągnąć. Dziś odwiedzi nas jakiś kolejny gagatek kulinarny. Zaraz zobaczymy, jak ma na imię, bo nie wiem. A co z tym? No, da się ten talerz wyciągnąć, czy się nie da? Trochę lipa, no. Nie będę szafki przestawiał, kurde, żeby talerz wyciągnąć. Czekajcie, może z drugiej strony. Też się nie da. No trudno. To olać ten talerz. Mój perfekcjonizm nie ponosi. Generalnie, słuchajcie, tak jak się opierałem, bo to może nie wszyscy widzieli gdzieś tam na live'ie i tak dalej. Powyprzedawałem trochę tych burgerów, no po prostu korzystałem, żeby było więcej potraw, wiadomo, żeby było więcej klientów, żeby exp rósł, a exp idzie jak szalony, bo mamy 92 level, także zbliżamy się do full levela. I tak jak się tych słodyczy różnych, no troszkę opierałem przed nimi, te galaretki całkiem przyjemne, ciasto malinowe tutaj mamy, w sumie nie wiem jak to się nazywa, pieczemy we frytkownicy. Kebab taki z ziemniakami, z pomidorami, no z nim jest najwięcej roboty. Z tym kebabem faktycznie jest dość dużo roboty. Aha, i tu są resztki jeszcze, żeby porozkładać. No zobaczymy, dziś nie będziemy się aż tak na potrawach tutaj skupiali, a bardziej właśnie na tym gagatku kulinarnym. No niestety odcinek trzeba zacząć od tego, co nieprzyjemne. Mamy chyba czterech kelnerów już. Czy coś tu mamy? O, coś tu mamy. Mistrz gotowania. Proszę bardzo, kolejne jakieś osiągnięcie weszło. Czy coś jeszcze? Pewnie coś tam się jeszcze znajdzie. No i mamy tego tutaj, moi drodzy, gagatka. Mamy, warunkiem było właśnie podać ciasto, podać chorus. A nie, jeszcze tych chorusów nie podaliśmy. No dobra, no to trzeba je podać. No to żeby gagatek przyszedł, musimy je podać. Czyli właśnie o tym mowa, z tego co pamiętam, to się podaje na gorąco. Trochę mi się niektóre rzeczy właśnie też czasem mylą. Dobra, no to słuchajcie, żeby już było ciekawiej. To we frytkownicy się robi, a nie wszystko mamy. To myślę, że galaretkę dzisiaj też. Galaretkę na zimno to... A czy ja mówię na to galaretkę, a generalnie jest to ciasto malinowe. To jest? Nie można? A, bo menu nie mamy, dobra. Widzicie? Juken się czasem też zawiesi. Co ja bym tu dzisiaj podawał? No muszę podawać to. Ten cukier mogę od biedy też podawać. Może sznycla zaraz zobaczymy, bo chciałbym go też na maksymalny level wyrobić. Coś tam mi się jeszcze podblokowywało, no nie wiem, może z tym kebabem, słuchajcie, też spróbujemy, bo skoro mamy cztery po prostu takie posiłki proste, dużo jest strasznie odmian tych różnych kebabów i generalnie łatwo się pomylić, ale fajnie, że faktycznie jest... O, kiełbasa grillowana, proszę bardzo, no brzmi ciekawie, kiełobejs, moi drodzy, nam się odblokował. No to może kiełobejsa, słuchajcie, podamy. Czemu nie podać nowej potrawy, jak już nam się odblokowała kiełobejsa, bo frytki to nie jest problem. Jakieś drobne zakupy oczywiście zrobimy, tylko coś tu przeoczyłem. Zup dzisiaj nie będziemy podawali, bo po prostu mi się nie chce, chociaż z nimi nie ma problemu. I szukam, słuchajcie, tego kebaba i go znaleźć nie mogę. Za dużo jest różnych rodzajów. Dobra, starczy. Z różnych rodzajów, różnych rzeczy, ale to spoko. Czyli tak, no bo te galaretki mamy w zapasie, więc nawet sobie z dwie uszukujemy od razu. Chociaż to tam akurat szybko pójdzie, więc... Ale z dwie lepiej warto mieć uszykowane. Tutaj mamy co? Tego kebaba, to od razu go podamy i nowego musimy też przygotować. Oj, chyba się zamotam, słuchajcie, dużo roboty. Dużo roboty z tym wszystkim. To się tak wydaje, wszystko takie hop-siup, ale roboty z tym jest dość sporo. O, jedną blachę wyjmiemy. No, mam nadzieję, że tych galaretek nam starczy. Dobra. Galaretki na zimno. Tutaj chciałem sznycel podawać, aczkolwiek to nie jest chyba dobry pomysł i... Powiem wam tak, sznycel chyba, moi drodzy, wywalimy. To tu będziemy podawali takie potrawy jak na przykład kebab.
z pomidorami. To niepotrzebny, niepotrzebny składnik. Oni mnie wyzywają, że dałem w gratisie im coś. No co za gałgany. Dobra, tutaj teraz, żeby tylko to wyciągnąć, bo niestety, powiem wam szczerze, laguje się i to jest minus. Że tak jak zobaczcie, ten kebab bez problemu tutaj wyciągniemy. Blachę do szuflady. Tak już tych frytek, słuchajcie, nie mogę wyciągnąć. Nie, nie wiem, co bym musiał zrobić. Może ktoś ma protipa. Zobaczcie, nie da się. Nie da się wyciągnąć na żaden sposób. Ani tak. Wiadomo, że przez szybę się nie da, ale generalnie się nie da. Nie wiem, nie da się tu chyba schylać. Nie da się schylać. Ani... O, da się schylić. Patrzcie, da się schylić. Kontrolem się schylamy. Dobra, to problem rozwiązany. Dobra, no galaretki mamy i teraz tak, no tu będzie trzeba trochę przygotować, czyli będzie dzisiaj to ciasto, może jedno już też sobie na zapas uszykuję, a co? Szkoda, że im się nie podoba, że im w prezencie dałem pomidytka, słuchajcie. Jeszcze dużo tych skrzydełek mamy, ale nie chce mi się tam aż tak w to bawić, no myślę, że taki zapas na razie wystarczy. No to ze sznycla musimy, widzowie, zrezygnować, bo jakbym tak wszystko miał od nowa teraz, od zera robić, to bym mógł oszaleć, a ja się tu muszę jeszcze na tym kebabie skupić i teraz tak, przepisy. Kebab z pomidorami. Całkiem przyjemny w przyrządzaniu, tylko dużo składników, nie? Dużo składników i tyle. No i tą kiełbaskę tak sobie weźmiemy, wiecie, na... To może inaczej, to może to sobie już podgrzejemy. To już sobie podgrzejemy, za dużo tego nie mamy. A jak tam z tym cukrem? Tu wstawiłem sobie, słuchajcie, widzowie, lodówki, zamrażarki. Jak zwał, tak zwał, żeby były do jakichś rzeczy, bo jak widzicie, nie jest to takie łatwe, żeby się tu pomieścić, a jak chcemy w miarę sprawnie to robić. Cukru dajemy 4. Dziwne jest to, bo to się nazywa cukier. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No oby mi się to wszystko nie pomyliło. Churros. Nie wiem w ogóle, co to jest, powiem szczerze. Będzie dosyć dużo klientów, bo od 56 do 70, także będzie zapierdziel. I to jest cukier. No generalnie fajnie, na 100%. Udaje mi się do perfekcji dochodzić, jak widzicie, z tymi naszymi przepisami. I teraz zobaczmy, co z tym kebabem, bo ja nie pamiętam, słuchajcie. Wiem, że były to osobno, były to pomidory. Był to kebab. I nie przypiąłem przepisu, kurde. Trochę jestem, słuchajcie, zawsze zamotany. No bo kiełbasa to będzie prosta rzecz, więc to dosyć możemy sobie spróbować. Kebab z pomidorami. Aha, jeszcze pomidor, czyli tak... Sprawdźmy, żebym czegoś nie to zrobiliśmy, to mamy. Pomidora mamy też. Czyli jeszcze ziemniak i cebula jest do wygrillowania. Okej, czyli grill nas będzie. O. Grill nas będzie czekał. Czasami kartony się, słuchajcie, bugują i zresztą tutaj, jak zobaczcie, zielona papryka i nie można jej wyciągnąć. Także zielona papryka się strasznie buguje. No ale niestety, co zrobimy? Czy mamy oliwę? Jeszcze jedna jest, to na razie nie będziemy kupowali. Dobra, czyli tak, na pewno pomidor i na pewno cebula, bo wątpię, żebyśmy gdzieś tu mieli. Pomidorów ostatnio dużo zużyłem. Ja tak też patrzę, wiecie, po tych, ale tu raczej mamy wszystko, co z tym związane, typu mąka, jakieś przyprawy. Bułka tarta, tu już nic nie będzie. Dobra, to pomidora trzeba kupić. Pomidor, cebula. Pewnie dzisiaj dwa razy będę do sklepu latał. Będziecie mówili, że to tak trochę bez sensu, ale na razie nie robię jakichś zapasów większych, bo... Kurczę, no nie wiem, najwygodniej by mi było chyba w jednym kartonie mieć jeden składnik, tak wam powiem szczerze, albo dosłownie jakoś gatunkowo do danego dania, bo troszeczkę... Dobra, już po 20 weźmiemy. Pomidora weźmy na zapas. Może się przydać. A, i przy okazji ziemniaka weźmiemy, bo wiem, że frytki będzie trzeba porobić do tej kiełbasy. To wiem, że możemy. Dobra, po 20 wszystkiego. Już teraz na ilości nie zwracam uwagi, aczkolwiek powiem wam, że jak jest dość dużo różnych składników,
kartonie, to naprawdę można się bardzo łatwo i szybko... O, tutaj mi jedzenie, dobra, bo miałem. Tam było grilluj ziemniak i grilluj cebula. Ja miałem je uszykowane, widzicie, moi drodzy. Nie wiem, cztery? Bo tam cztery kebaby to powinno starczyć. Zobaczcie, szkoda, że przecież ten ziemniak jest dobry. Słuchajcie, ziemniak się nie popsuł, tylko cebula się popsuła. To ciekawe. Przez jeden dzień cebula się popsuła. No dobra, to wywalamy tą cebulę, ziemniaki i skorzystamy. Gdzieś tam też był przepis, że podawaj spleśniałe jedzenie. Na razie nie chcę tego ryzykować. Szkoda, że nie można do kartona tych rzeczy ściągać. Tego mi brakuje, no bo takie bieganie, latanie jest skurzające. Można by ewentualnie na talerz i z talerza cyk do kosza. Dobra, czyli widzę, że ziemniak jest ok. Aha, podpałki nie kupiłem, to czy musimy jeszcze iść po podpałkę? No i do tego nic więcej nie potrzebujemy na razie. Jeżeli byśmy byli w mięsnym, to bym kupił kiełbasy, aczkolwiek widzę, że kiełbasy mamy w nadmiarze już wygrillowane, to powiem wam szczerze, skorzystamy z tych. Weźmy dwie po dwie, dobra. Myślę, że słuchajcie, z kiełbasami to po prostu skorzystamy z tymi z lodówki, bo ja robiłem te zapasy na hot dogi, na te burgery. I myślę, że po prostu wykorzystamy to, co mamy, nie będziemy tam, wiecie, się za dużo szczypać. Dobra. Kartonik tu. Ale to nie miał być, podpałka miała być, a nie. A nie węgiel. Wungiel. Dobra, niech się pali. To tak, to może na bok. A tu będziemy już na gotowca szykowali. Bardzo szybko to zwróciłem uwagę, moi drodzy, to bardzo, ale to bardzo szybko się talerze zaczynają kończyć. Ej! Kurde. Widzicie? No, tak człowiek czasem... No i dupa, jeden pomidor będzie mi brakował. Może nie. Chociaż z drugiej strony mogły być luzem te pomidory. W sumie kto powiedział, że one muszą być na patyku? Dobra, to zrobimy tak i zrobimy tak. Niech mają. Okej. Okay. Cebula, cyk. Już się ugrillowała. Jakieś grillowanie na zapas. Powiem wam szczerze, też nie widzę jakiegoś większego sensu w grillowaniu na zapas. Dobra. Tyk. I cebula. I to chyba będzie wszystko w tym kebabie. Chyba. Ręki nie dam sobie uciąć, bo wiecie, jest dużo, dużo różnych składników, to łatwo się pomylić. Co, jest jeszcze dwa, nie? Bo słuchajcie, ja to tak sobie, no tak, taki patent tutaj trochę zrobiłem, żeby plasterki ziemniaków, plasterki cebuli, no dobra, no niby wszystko jest. Kebab z pomidorami. Taki patent sobie zrobiłem, że najlepiej wszystkiego mieć po cztery i to wtedy jest duża szansa, że nam wszystkiego wystarczy, nie? Mamy po cztery. I myślę, że jest spoko. A może być tutaj w drugą stronę też, jakby jednego pomidora brakowało. Ej, ty kurde, gagatku, co ty mi tu? Dobra, cyk. Ula, ziemniaki. Ale nie sądziłem, że oni będą mnie tutaj się purtali, że dodatkowy składnik. No przecież dałem w gratisie. Aha, to jest kebab z pomidorami, ale bym teraz w topę zaliczył. Dobra, to słuchajcie, to te kebaby z pomidorami będziemy sobie przy mikrofali szykowali. Dlatego tak tutaj zrobiłem, żeby było trochę miejsca. To mamy cztery już, nie, jeszcze jeden. Bo nie liczę tego oczywiście, który już jest. Tylko jeden jeszcze dodatkowo. No i to się jakoś tam mi sprawdza. Dobrze. Chyba nic nie... Tam w sumie też jakieś ziemniaki mam pogrillowane, widzę, gdzie są frytki. Frytki w zasadzie mamy w zapasie, to też można je wykorzystać. Dobra, to mamy. Z kiełbasą grillową, słuchajcie, będzie najmniejszy problem w takim razie, widzowie, bo od razu sobie zrobimy. No chyba, że tam coś innego wymyślili, ale raczej wątpię, gdzie była ta kiełbasa grillowana. Tutaj. Zobaczmy, bo grillowaną kiełbasę już generalnie mamy. Słodka papryka, chili, czarny pieprz. Zobaczmy, czy to... Czarny pieprz, no to jest to, no.
piecz przez 30 sekund. No ale ta kiełbasa już jest upieczona, więc przenieś na talerz. Kiełbasa razy dwa. A, widzicie, żeby się nie zamotać, to muszą być dwie kiełbasy. Okej. Razy dwa kiełbasa. Pokrój ziemniak, plasterek ziemniaków. Frytki, po prostu frytki. Frytki, ketchup, majonez. Aha, dobra. To na wzór, ja zawsze sobie, jak jest jakaś nowa potrawa, to słuchajcie, robię ją sobie na, że tak powiem, na wzór. Nie wiem, to może sobie być tutaj. Czekajcie, to może przesuńmy. Robię sobie, słuchajcie, zawsze jedno na wzór i potem już według tego robię kopię, nie? Nie wiem, no słuchajcie, kiedyś, ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że jak kiedyś już się bawiłem i robiłem te zapasy, to dlaczego tym razem już po prostu nie korzystać z tego, co zrobiłem kiedyś i wiecie, już iść tak jakby na łatwiznę. Talerze się pokończyły. Ja tu zawsze muszę i tak uzupełniać, bo potem będzie problem. Oj, do piekarnika bym sadził talerze. No z tymi talerzami jedynie jest to takie upierdliwe w czasie dnia, co zresztą zobaczycie. Dlatego, że ci kelnerzy niestety nam nie uzupełniają talerzy i to musimy robić sami. Ale zobaczcie, ile mamy szybszą robotę. Jak już kiedyś mieliśmy coś zrobione w zapasie, jednego dnia przysiadasz, robisz coś w zapasie i potem tylko cyk, cyk. Jak trzeba otworzyć restaurację, to tylko cyk, cyk. Szybka akcja. Dobra, jeszcze jedno, ostatnie. I tak będzie o jedną kiełbasę mniej, bo nie będą cztery w zapasie, a tylko trzy. No ale dobra, chyba że tam w międzyczasie jakieś frytasy się zrobi, to na luzie. Dobra. Tak samo widzicie, porobiłem zapasy. Tak, ja na pewno się z czymś pomylę. To jest więcej jak pewne. To już możecie obstawiać z czym. Dobra, grillowana kiełbasa. Cyk. Tutaj mamy te kebaby. No i później mi jedzenie, widzicie, pleśnieje, bo się zapominam. A to są ziemniaki, które generalnie można by, nie wiem, albo na frytki przerobić, albo na coś innego wykorzystać, bo bez sensu. Dziwne, że to jest traktowane jako czysty talerz, nie? Generalnie kiełbasę można już schować, żeby później nie zapomnieć. Tak, także w dzisiejszym odcinku też, moi drodzy, celem będzie poniekąd przygotowanie. No trudno, no co ja wam poradzę. Czyszczenie lodówki. Tutaj jest też plasterek ziemniaka, to też go do czegoś zużyjemy. Czyścimy, słuchajcie, lodówkę, bo już nie będziemy robili tak jak kiedyś, że rzucaliśmy te składniki. To było kompletnie, moi drodzy, bez sensu. Jak widzicie, o wiele lepiej jest trzymać te wszystkie produkty w kartonach i to działa. Dobra, czyli mamy kebab z pomidorami, kiełbasa, te mamy rzeczy, dobrze. Czy coś jeszcze dodawałem do menu? 5 produktów jest? A nie, bo sznycel, to nie, widzowie. Sznycel, dziękuję bardzo. 5 produktów jest. Ze sznycla zrezygnujmy i zobaczmy, bo tak naprawdę mamy bardzo dużo tych, no hot dogów może nie, bo byśmy kiełbasy się musieli pozbyć, ale hamburgery można by też podać na upartego, bo mamy ich, zobaczcie, tych bułek sporo, więc może z 5 hamburgerów zrobić. Też by nie zaszkodziło, tylko frytasy by trzeba zrobić, ale to już nie problem, no to z tego zrobimy. Jak mamy, słuchajcie, ziemniaka przypieczonego, w momencie, kiedy robimy z niego frytki, to już nie jest przypieczony. To jest fajne, słuchajcie. To jest bardzo fajne. To akurat 4 frytki sobie usmażymy. To też jest fajny patent, jakby nie patrzeć, widzowie. Był ziemniak przypieczony mocno. Kroicie i macie z tego frytasy. No, to z tego tu zrobimy burgera. Tutaj się gdzieś montujemy z tym. O, mamy dużo bułek, to dlaczego by nie? Cyk. Aj. Obsługa tego trochę mi czasami jest denerwująca, że ciężko wyciągnąć. Ale by były ja, jakbym dał im burgera bez zawartości, słuchajcie. Chociaż takie podgrzewane w mikrofali, no co mam wam powiedzieć, widzowie? No chyba znacie moją opinię.
Jeżeli chodzi o bycie moim, bycie smakoszem przeze mnie, no to... To robimy to w grze, ale w świecie realnym w życiu bym... Ale by były ja bym kiedyś może w życiu restaurację czy kebabownię otworzył, potem widzowie by pisali, ale ty kiedyś tam przecież podgrzewałeś mikrofali i wszystko, pamiętamy z odcinku. No widzicie, mogłoby mi się to beknąć, ale wiecie, że tu akurat robimy to z lekkim dystansem. No dobra, dajemy, słuchajcie, tego burgera po prostu, żeby się też go pozbyć. Robimy taką jakby akcję, wiecie, nie wiem, akcja wyprzedaż? Nie wiem, jak ją nazwać. W sumie, moi drodzy, nie wiem, jak tą akcję możemy... O, grill już nam zgasł, widzicie. Nie wiem, słuchajcie, jak można by tą akcję nazwać. Ja bym ją nazwał akcja wyprzedaż. Czyścimy, słuchajcie, lodówki. Po co, to też nie wiem. Dobra, no starczy. 6 składników starczy. Aha, bo do menu nie dodaliśmy. To jest trochę czasem wkurzające. Według mnie mogłoby to się też automatycznie do menu dodawać, ale dobra, no. Jakiś tam sens może to ma. Burger na 100% prawie wszystko, także jest gitarka, no i te burgery muszą tu zostać. Te burgery mogą tu zostać, moi drodzy, nie będziemy ich stąd brali. Jeszcze oczywiście napełnimy, jak widzicie, talerzy z talerzami. Oj, dobra, to sobie może być na tym. Jak widzicie, z talerzami ciągle jest niedosyt, ale szkoda, że nie ma takiej jakby też... możliwości, moi drodzy, żeby gdzieś, znaczy teoretycznie mógłbym w szufladzie te talerze trzymać, tylko później znowu będzie mi je ciężko do tej, jakby wiecie, to kurczę, to nie jest tak, że ja sobie włożę talerze do szuflady i będę z niej brał, bo to jeszcze by było spoko, wiecie, że tak się da. Bardziej mi chodzi o to, że jak już te talerze, no bo siłą rzeczy one będą traktowane w pewnym momencie jako brudne i wiadomo, trzeba je umyć i potem ciężko byłoby, szkoda, że z tego że tak powiem, no naczynia, tak, do czystych talerzy. Szkoda, że z niego nie można przyjść i na przykład tu załadować. Szkoda. No, aż chętnie bym jeszcze jednego burgera, żeby nie zostawał, ale dobra, na razie go wkładamy, byle jak. Mięcho też chowamy i zobaczymy, co tu jeszcze. Jeszcze te kebaby jakby się wyprzedały, to też bym się, słuchajcie, nie obraził. A co my do tych kebabów? Tam była cebula i... Wiecie co? Na upartego dwa to są niby cztery, ale mięsa są trzy. No to przy... No dobra, cztery. To wiecie co? Zróbmy to już tak, chociaż potem będzie do pokrojenia, bo jak będzie dzień pracy, to będzie i tak mi łatwiej to... Mogłem dosypać węgla, wiem, tylko widzicie, nie zawsze człowiek... Aha. Nie zawsze, widzowie, człowiek tak pomyśli. Tu mi się rozpierdzieliło wszystko. Nie zawsze się myśli tak na bieżąco, nie? Czasami jest tak, że się... Dobra. No to co? Mamy burgery, mamy te kiełbasy. Tych kebabów jest sporo. Mam nadzieję, że będą się sprzedawały. To można wyłączyć. Dwie mikrofale, uwierzcie, że też potrafią dać wycisk i dać w kość. Tu jest wszystko załadowane, to tutaj załadujmy, bo nie wiem czemu z tej szafki mi najpierw ubywa. W sumie pojemnik na naczynia mógłbym jeszcze jednego, widzowie, kupić do... Jeden pojemnik do naczyń mógłbym jeszcze gdzieś wstawić, słuchajcie, w tym, w zapleczu. Może by było też lepiej. Jest tu miejsce? No, nie bardzo, ale tu może tak jakbym się uparł. Bo te lodówki tak wstawiłem, ale o, wyciągamy, dobra. I to na razie tutaj bez krojenia, tym bardziej, że jak widzicie, deskę tu i tak mamy. Myślę, że ziemniaka nie pomylimy, słuchajcie, z cebulami. Nie powinniśmy. I to będzie już tak jakby na gotowca do przygotowania. To mięso jeszcze wyciągnijmy. A nie, też cztery mamy z mięsem. Gruba akcja dzisiaj, widzowie, gruba akcja, bo zapraszamy gościa, a się okazało, że jednak nie wyprzedaliśmy wszystkiego, co trzeba. Dobra, niech sobie tak będzie, tu na bok rzucimy. Dawno, słuchajcie, maszyny do donera nie używałem, to taka ciekawostka. Dobra, słuchajcie, no otwieramy bajzel, nie ma, myślę, co tu więcej kombinować. Menu skomponowane.
Najbardziej to w sumie mi zależy na tym churos, nie wiem, cokolwiek to jest, żeby tego naszego speca kulinarnego, no ale to w razie czego, o właśnie pani idzie chyba, bo to churos. To w razie czego, widzowie, zrobimy po prostu tak, że no właśnie, te churos możemy sobie, nawet powinniśmy, bo nie mamy za bardzo w zapasie. Więc myślę, że powinniśmy od razu, słuchajcie, upiec i od razu tam podłożyć, przygotować. Bo widzę, że tutaj oni to chcą kupować. No, nie pomyślałem, widzicie, pospieszyłem się trochę. No ale dobra, to w czasie pracy myślę, że zdążymy. Aczkolwiek nie polecam wam robić jedzenia w czasie... Przepraszam. W czasie pracy, moi drodzy, nie polecam wam robić tego, co ja teraz robię, bo to jest dość ryzykowne, że po prostu i tak macie inną robotę i jakby no nie ma to sensu, nie? Słuchajcie, bo tu wrzuciłem jednego więcej. Widzicie? Bo tu trzeba pilnować. Tu już widzę, że kebab nam się szykuje do... I widzę, że pani idzie kupić, to już możemy kebaba podgrzewać. No, także z tymi churosami to też jest tak, że wiecie, jakby... Pilnujcie, musicie pilnować, nie? Ja się na początku w ogóle zgapiłem i dałem tylko jednego na talerz. Mówię, co jest? Także warto te przepisy jednak uważnie czytać, nie? Moi drodzy. Warto uważnie czytać te przepisy. Dobra, jak już smażymy, to już te też usmażymy i będzie spokój. Bo jeżeli macie na przykład 50 klientów, no to nie ogarniecie tego, słuchajcie. Ja już teraz musiałbym patrzeć. Dobra, blachę chowamy. Nie tu. Dobra, tam niech sobie leży. Widzicie, kebab już się skończył. I jeszcze coś się skończyło. Tam mi się coś pali? A, to się nie pali, tylko to się... coś tu się jeszcze skończyło, bo był dźwięk i... Burgery są, kiełbasy są, kebaby są. Tu się coś skończyło. Cukier się skończył, widzowie, to się skończyło. Weźmy całą blachę, bo... Nie wiem, to sobie będziemy tu ładowali, bo już nie ma miejsca, słuchajcie, na... Niby tyle blatów kupowaliśmy, jak sami widzieliście, a to tak nie jest. Chwila właśnie tego, żeby się ogarnąć, co się skończyło. Moim zdaniem fajnie by było, jakby oni tu zrobili, że jeśli mamy zaprogramowane, że w danym... O Jezu, nie mam talerza. Dobra, czekajcie. Widzicie? Dlatego się nie robi w czasie pracy, bo zawsze coś się... Słuchajcie, jak jest zaprogramowane, że w danym miejscu jest jakaś potrawa, to według mnie powinno być tak, że wyskakuje taki jakiś komunikat, czy coś na czerwono się pali. Powinno tak być. Dobra, kebab, tu był burger, tu była ta kiełbasa. O, nie frytki, tylko kiełbasa. Widzicie, jest co robić na dwie mikrofale. No już, panie, już podaję kiełbasę. Widzi pan, że ja tutaj nie mam w co ręce włożyć. Kwestia obserwacji. Tu widzę, że gościu po to idzie, to już podgrzewamy, nie? To nam daje, słuchajcie, przewaga dwóch mikrofal. Że jak to podam, to za chwilę podam te churosy. Kiełbasę, cyk. Już, panie, już, kiełbasa jest z frytkami. Dobra, ładnie dopieczona, super, zajebista, piękna. Nie ma co się tu bulwersować. Ludzie, ja tu naprawdę zapierdzielam. Także widzicie, im więcej tych wszystkich dań, tym większy problem. Ja nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze jednej dniówki przelecieć, znaczy spauzować, przelecieć jednej dniówki do momentu, aż ten gałgan do nas przyjdzie, bo tych churosów nie wiem, ile mamy sprzedać. No, może się uda, widzowie. No, 30, to nie wiem, czy my dzisiaj tyle sprzedamy. Raczej szanse są nikłe, powiem wam szczerze, że 30 churosów. I patrzcie, już się kebab, ale dobrze, kebaba chcieliśmy sprzedawać. Te burgery, tak jak wam pokazywałem i to dałem na dodatek, żeby po prostu było coś. Ale kasa to tu płynie już w tym momencie taka, słuchajcie, że to jest ciężko, widzowie, nawet nazwać słowami, ile my tu w tej chwili zarabiamy. Widzicie, kolejne churosy. Dobrze, niech się sprzedają. Burgery są na razie. Szybko się grzeją te churosy, także fajnie. Plusik dla nich.
przygotowanie, a spierdzielajcie, jakie przygotowanie, tam troszeczkę się przypiekło, co ja poradzę, no. W pracy jestem, zapierdzielam, coś się przygotowało. Dobra, gościu burgera, mamy jeszcze. Ja to taką mam właśnie metodę, że widzę te paski, ile jest jeszcze tych danych dań i... O proszę, widzę, że pani idzie po kebaba, no to cyk. Grzejemy kebaba. Dobra, gościu też chce kebaba, a to gałgan jeden. A ciasto malinowe mamy? Mamy w razie czego. W razie czego mamy. A to gałgan sobie, a już nie mamy. Już musimy podać. Jakie okulary sobie gościu kupił. Chociaż ciasto malinowe mi dobrze wyszło. No tam czasem coś się przypiecze, no wiecie jak jest widzowie, no. Trzeba naprawdę, brakujący składnik. Jak nie ma pomidora, jak jest? Mnie nie denerwuj. Zobaczcie, to jest naprawdę chore jakieś. Nie wiem, czy ja powinienem ściągnąć, słuchajcie, z patyka te pomidory, żeby to działało. No nie wiem, no może... No ale z drugiej strony chyba nie, no bo jakbym miał ściągnąć, to... No nie, no bo jakbym miał ściągnąć, to bym... Bym ściągnął. Więc raczej nie. O, już kiełbasa się zaraz będzie kończyła, widzowie. Nowy składnik. Patrzcie, 90. Levele naprawdę bardzo szybko idą, widzowie. Bardzo szybko, bardzo fajnie te levele idą. Ja zawsze też patrzę na ten... zbyt pikantny. A spierdzielajcie. Trochę tam ostrości nie zaszkodzi. Dobra, kiełbasa. Cyk. Powiem wam, że no fajnie, podoba mi się to. Jest takie to trochę ekscytujące, nie? Że, no, że się dużo dzieje, że jest co robić. Trochę to podgrzejmy. Burgera przed chwilą podawaliśmy. Ja patrzę zawsze na ten wskaźnik. Teraz już zbliża się, słuchajcie, noc, więc jakby teraz będę mocniej uważał, nie? Zobaczcie, to oczywiście minus moich kelnerów, bo oczywiście ja to muszę za nich ogarniać, jakby oni nie mogli, bo im się nie chce. Cyk, cyk, cyk. Tylko pytanie, co mi po takiej kasie, jak to można jeszcze zainwestować, nie? I generalnie powiem wam tak, że jest to trochę takie, no jest troszkę emocji, moi drodzy. Idzie po cukier, a gdzie mamy ten cukier? Tu mieliśmy cukier. Tu mieliśmy cukier. Ja zawsze na przykład patrzę, jak już ten licznik nam pokazuje, że wchodzi na ten wieczór, bo mamy tu, nie? Przy dniu mamy. Dobra, widzę, że babka jednak chce cukier, no to dlatego go już od razu podaję, nie? I w tym momencie, jak się kończy dniówka, to ja po prostu obserwuję. Co kto chce, co, jak, po co. O, znowu kebab, jak miło. To mnie cieszy, bo tych kebabów... Widzicie, dlatego robię wszystkiego, słuchajcie, na zapas na 4. Wszystkiego robię na 4. Jak widzę, że jeszcze jest kolejka, to się nawet nie szczypię i podaję od razu. Na 4, bo jak widzicie, to schodzi, nie? To schodzi, moi drodzy, niby gorące. Temperatura 65. No jak 65, jak przecież gorące było. Zawsze się o coś mi doczepią, nie? Nieładnie. Nieładnie. Dobra, teraz już tak nie będziemy szaleli, teraz obserwujemy. No, burgery jeszcze są. Myślę, że coś jedno na pewno się jeszcze skończy przed nocą, a ja uważam, że zawsze warto, moi drodzy, mimo wszystko to podać, bo to i tak się opłaca. Chociaż tam teraz, to wiecie, teraz to już na kasę nie patrzę. Jak sami widzicie, doszedłem znowu. W każdym symulatorze, słuchajcie, za którego się biorę, zawsze to jest u mnie tak samo, że zawsze od zera do milionera. No jeszcze może milionerem nie jestem, bo miliona na koncie nie mamy. O, proszę, hamburger. Go przygotujemy, ale nawet podgrzejemy, ale nie będziemy tam wkładali, dopóki się nie przekonamy, że oni na pewno tego hamburgera będą jeszcze chcieli. Ciasto malinowe to nie problem. Jedno jeszcze jest w zapasie. Widzicie, wszystkiego mam po 4 przygotowane. Gotowe na talerzach, zawsze w razie W idzie do lodówki. I nie jest to naprawdę, moi drodzy, żadnym problemem, żeby... A tutaj nie rozumiem, czemu oni naprawdę mi się blokują. To jest jedyny minus, jak jest duży ruch, że musicie tego pilnować, bo
No bo będzie lipa, będzie kaszana wręcz. O, coś się skończyło. Ja nawet, widzicie, muszę tutaj się talerzami zajmować. Galaretka się skończyła. Znaczy galaretka, mówię na to galaretka, to się nazywa ciasto malinowe. Ale dobra, wiecie co? Cię problem robi, bo tutaj burger, tu kebab. O, burgera ktoś chce, kebaba. Chyba też ktoś chce. Łejery, tu się wszystko pokończyło. A tych już nie mamy więcej, tych churosów całych. No trudno, jeden gościu nie dostanie. To ja wam, widzowie, poradzę. Zbyt pikantne, spierdzielaj mi, zbyt pikantne. No nie no, burger podałem, churosów nie mam. To czekajcie, teraz tego nie będę kebaba wkładał, bo... No jeden klient będzie niezadowolony, nie mamy już więcej tych churosów. No co ja wam poradzę? No trudno, jeden poszedł z torbami, no i okej, okay, koniec dnia, tak? Ostatni klient to będzie prawdopodobnie. No, czyli nie musimy tego kebaba więcej robić. Okej, okay, to ciasta też już nie musimy dodawać. Widzicie, w ten sposób, jakby nie patrzeć, możecie jedzenie zaoszczędzić w jakiś tam sposób, o ile można mówić tu o jakimś oszczędzaniu, ale... Muszę pamiętać jedzenie, ale chyba jeszcze nie sprzedaliśmy tych churosów tyle, także wydaje mi się, słuchajcie, że będę musiał... jakoś tam szybko spauzować nagranie, przelecieć widzowie dniówkę jedną. To się tutaj, to mnie wkurza, zobaczcie, co się tu stanęło, nie? Widzicie, co się stanęło? No po prostu to jest masakra jakaś. Można w tym momencie tylko do kosza. Zlagowało się. Także myślę, że to jest jakaś opcja, moi drodzy, żeby te churosy jeszcze po prostu jedne zrobić. Dobra, ziemniaki pierdziele zostawiam. Tu co jeszcze było w mikrofali, jakiś kebab. Szkoda, że to się laguje. Nie wiem, czy będziemy w następnym odcinku po prostu jakieś rzeczy sprzedawali. A myślę, słuchajcie, że to był ten cukier, to on był tu. Ja myślę, że zrobimy, moi drodzy, po prostu tak. Myślę, słuchajcie, że zrobimy po prostu tak, że ja tylko te churosy zrobię. Na dniówkę ewentualnie ten cukier i ciasto malinowe, bo mamy w zapasie, i zrobimy taki słodki dzień, słuchajcie, następny. Myślę, że to tak po prostu zrobimy, że następny dzień będzie takim jakby słodkim dniem, żeby tylko dobić te rzeczy na tego, bo ja i tak zanim go zaproszę, to trochę minie, dobra. Ale i tak z wami zrobię, moi drodzy, podsumowanie dnia. Zerknijmy tu jeszcze raz. No jednego churosa nam zabrakło, no widzicie. No nic, będę musiał zrobić pauzę, zrobić razy 4 te churosy i za chwilkę po pauzie się widzimy na wizycie naszego jakiegoś tam specjalisty. Nawet cały czas nie zwróciłem uwagi, słuchajcie, jak on tam się, jak tam na niego wołają. To nawet tu na to tam nie patrzymy. Zobaczcie, kasa 66 tysięcy dniówki, także coś pięknego. Coś pięknego. Dobrze, moi drodzy, no to słuchajcie, ja tutaj szybko to spauzuję i za chwilę się widzimy, jak już będzie nasz specjalista miał nas odwiedzać. Bez sensu tą dniówkę razem z wami przejeżdżać. Będę musiał te churosy jeszcze raz po prostu zrobić. Znowu przylasł ten inspektor, dać mi karę, a spierdzielaj, dziadu, nie gadam z tobą. Jest czysto w restauracji, mi nie pierdziel tam. Jeden talerz i się czepiasz tam. Już bez przesady, no. Już bez przesady, inspektorze. Zawsze przyłazisz, dupę zawracasz, nawet jak jest czysto. Nie rozmawiam z tobą. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Także widzowie, chwila, dniówkę przelecę razem, no może wam pokażę, znaczy w sumie nie mam wam co pokazywać, jak dniówka wypadnie, bo będę tylko te 3 posiłki podawał, więc to będzie utarg bardzo żenujący, żenuła. Tutaj mamy jeszcze możliwość wstawienia automatu do kawy, ale ja wam powiem szczerze, nie wiem, czy go nie wstawić przypadkiem na dworze, no bo coś bym musiał ewidentnie wywalić. Miejsca za bardzo nie mamy, chyba że te napoje, nie wiem. Może te napoje, słuchajcie, na dwór wywalimy. Czekajcie, widzowie. Bo te napoje mi tu tak średnio. Na razie wstawmy je tam. Chleb budowlany. Automaty. Automat do kawy. O. To by miało nawet sens. A czy ja mógłbym... Jakbym mógł tak, to by była petarda, słuchajcie, ale niestety tak nie mogę.
a szkoda, bo to by było o wiele, moi drodzy, fajniej, jakby tak się dało. A tutaj taka dziura, to tylko kwiatka możemy wstawić, słuchajcie, w kąt. No dobra. No bo ten z tymi owocami, to wiecie co? My tu musimy trochę chyba... Słuchajcie, my tu musimy troszeczkę inaczej to zrobić. A to tak jest. O, a tu będą owoce na dworze stały. No bo co ja wam poradzę, widzowie? Co ja wam, widzowie, poradzę? Tak, o. Dobra, niech sobie będzie. Już nie wszystko da się urządzić perfekcyjnie. Dobra. To by było tyle. Dniówkę, słuchajcie, sobie przelatuję. Robię te churosy. Zresztą zobaczmy. Cukier, masło, mleko. Okej, okay, bo będzie do smażenia. Ale tutaj się akcja będzie rozgrywała. Czyli mąka. Pokażę wam, bo to się robi z tego. Mąka, mleko. Bo to was też może jakby i nie patrzeć interesować, moi drodzy. Mleko. Cukier. Cukru nie mam, muszę iść kupić. No i masło. Ale cukier i tak muszę iść kupić, bo go nie mam. No, nie mam cukru, widzowie. Widzicie, nie mam cukru, także muszę iść tak kupić cukier. Dobra. Chyba, że mam? Nie mam, bułka, tarta. No, także pójdę kupić cukier i to sobie po prostu ogarnę. No, samo przyrządzanie, jak widzicie, nie jest jakieś tam skomplikowane. Dobrze, widzowie, widzimy się dosłownie za chwileczkę, jak ogarnę wizytę tego gościa. No i dobra, moi drodzy, dzień się zakończył. No chyba wstawienie tego automatu z kawą też coś pomogło. Powiem wam, że kwoty lecą ogromne. Nie wiem, czy 100 tysięcy czasem dzisiaj nie będziemy mieli utargu, bo tu klienci płacili zazwyczaj po 1200-1600 za jedno danie. A, rachunki. Oczywiście gagatka zaprosiliśmy i wiecie co, widzowie, doszedłem do takiego wniosku, pomysł na następny odcinek, że urządzimy sobie mieszkanie, no bo skoro... O, maksa osiągnęliśmy z galaretką. Pięknie. Jakoś tam poziomy skaczą. No nie, 62. Nie jest to 100 tysięcy. Przy czym miałem zrobić tylko te galaretki, a tam i tak kebaba podałem i chciałem pozbyć się innych rzeczy. Patrzcie, kurczak nam się odblokował, ale dzisiaj nie będziemy się kurczakiem zajmowali. Dzisiaj to my po prostu przyjmujemy jakiegoś kulinarnego smakosza kolejnego, chyba czwartego już w naszej historii. I stwierdziłem, że skoro mamy tak ładną kasę i tak ładnie zarabiamy, to, moi drodzy, dlaczego by właśnie nie urządzić sobie mieszkania? Będzie to temat też następnego odcinka. Możesz dać, drogi widzu, znać w komentarzach, czy chciałbyś, czy chciałabyś to zobaczyć. Widzę, że w ogóle ta seria wam się też bardzo podoba, co bardzo mnie cieszy. No dobrze, moi drodzy, no dzisiejsze menu to będzie po prostu, nie wiem, galaretka i galaretka. I to wszystko, właściwie ten cukier to chyba już też nie bardzo, bo go za dużo nie mamy. Nie, może być cukier w zasadzie. Czyli cukier, ciasto malinowe i na tym chyba spauzujemy. Po prostu ciasta malinowego mamy tylko 3. To już naprawdę słabizna, widzowie. Ale my dzisiaj mamy naszego tutaj przyjąć gościa. A no nie będę oczywiście tutaj, wiecie, tu jest tylko kwestia przyjęcia gościa, a nie jakiś tam rarytasów. Także jak widzicie, ja tutaj akurat idę na odczepne, chociaż ciekawi mnie ten kurczak cały, co to tam będzie. Troszkę mnie to, widzowie, ciekawi. Zobaczymy. Mówię, dzisiaj to tak na luzie totalnym, żeby całą dniówkę, słuchajcie, przeleciałem. W następnym odcinku sobie mieszkanie urządzimy, bo myślę, że tu w restauracji to już nie ma na razie w co inwestować. Jak widzicie, nawet brzydko na talerzu poukładałem. Po prostu robię to, widzowie, na odczepne, żeby mi tylko jak najszybciej ten kulinarny smakosz przyszedł. Wszystkich jakoś tam zaliczamy. Zobaczymy, co ten smakosz będzie chciał. Może mu tutaj dodamy ten owoc, który kupiliśmy, jakiś magiczny. Też składników za dużo nie mamy. Pewnie do sklepu będę latał, znając życie, widzowie. No bo jakżeby inaczej. Na rozwalane kartonów. No coś bym tu jeszcze wstawił, ale już chyba nie ma
powiem wam szczerze, no bo automaty mamy już wszystkie, tu jest automat do kawy. No tu jest jeszcze coś do wstawienia, widzowie, ja myślę, że bym to wstawił. Słuchajcie, gdzieś tu na dworze, tylko czy my mamy miejsce już z tym miejscem tak kiepsko? Ale o, nowy poziom restauracji, widzicie? No poziom już chyba, nie wiem, który to jest poziom max. Nie tu, tu. A wstawmy, słuchajcie, tylko to byśmy musieli wstawić, no chyba tylko tutaj by było miejsce. Nie wiem, co by się stało, jakbyśmy zduplikowali, widzowie, w ogóle automaty ze sobą. A, tu przyjdzie smakosz, okej. Okay. Jestem ciekaw, co by się stało, jakbyśmy ze sobą jakieś automaty zduplikowali, ale to też nie ma chyba sensu. To by wpłynęło na większą sprzedaż ciasto. O, galaretka. Już trzeba podawać. Widzicie, bo ja tu na smakosza czekam, a tu... No bierz, kobito, bierz, bierz, bierz. Raz, raz. Co stoisz się, patrzysz? Widzicie, 250 zarobku. No dalej, kobito, bierz to ciasto malinowe, bo chcę je uzupełnić. Będę za chwilę. No tak, zarezerwowałem dla ciebie, gagatku, stolik. No i patrzcie, kobiecina nie chce mi tutaj ten, teraz... Teraz inni idą po cukier, jest problem, a jeszcze zaraz przyjedzie smakosz kulinarny, ale wstyd, widzowie. Juken się nie przygotował. No teraz wzięła łaskawie to ciasto malinowe, tak? Wzięła czy nie wzięła? Zapierdziel w robocie. Zobaczcie, mamy zapierdziel nawet przy tych dwóch, kurczę, tylko rzeczach, które podajemy. Będzie problem, jeśli ten sobie zażyczy nie wiadomo co, a my nie mamy w menu, to już mu chyba nie podamy. Nie wiem, czy my... Znaczy podać mu w zasadzie możemy wszystko. Tu pani na klimę narzeka, albo jej brakuje klimy, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi z tym znaczkiem klimy, bo ja to tak rozumiałem, że komuś klimy brakuje, ale tak może za dużo tej klimy zamontowałem. Nie wiem, może w ogóle klimę trzeba tu wymontować i zobaczymy, czy te komunikaty będą się też pojawiały. To taka ciekawostka. No, lubię sobie, wiecie, eksperymentować, lubię się pobawić. No, restauracja jeszcze będzie do remontu jakiegoś, tam jeszcze jakieś bajery jej tu pododajemy, ale ja myślę, słuchajcie, że nadszedł taki właśnie już moment, w którym spokojnie nas, moi drodzy, stać na to, ażeby iść za ciosem i urządzić sobie mieszkanie. Tutaj jakiś żurek, no to też dosyć ciekawe. Tam też jest takie osiągnięcie, żeby 5 zup podać. Kurczak pieczony, no dobra, ciekawe to. Żurek, powiem wam tak, z tych rzeczy, które tu się szykują, bardzo ciekawi mnie żurek, szczególnie, że lubię żurek taki w bułce. Jest to dla mnie super. No kebab z burakami to jest jakiś suchar, jak według mnie. Sałatka z kurczakiem, spoko dla próby. Barszcz, no to taki trochę dziwny kolor ma ten barszcz. Zupa cebulowa, taka śmieszna rzecz. Burger pepperoni, no to może być ciekawe. Widzicie, że różne rodzaje burgerów, będziemy mogli się pobawić troszkę. Falafel. A, przyszedł gościu już, widzowie, czekajcie. Tu jakaś muzyka się zduplikowała, koleś już przyszedł. Dobra, idziemy do niego. Co on tam będzie chciał ode mnie? Pewnie jak zawsze, słuchajcie, przyrządzę mu coś. Kurczę, zobaczymy, obyśmy dali radę, nie? Bo mamy tylko dwa przepisy w menu, trochę o tym nie pomyślałem. Najwyżej, siemanko, siemanko, Zygmunt, ale ty wyglądasz śmiesznie. Bonjour, mój przyjacielu, mam na imię Anton. A, Anton, okej. Okay. Jestem znany jako Monsieur Anton. Dobra, tam wal się. Słyszałem, że wspinasz się po szczeblach. No, dziwne. Dobra, dalej. Kolory są dla mnie równie cenne jak jedzenie. Mam obsesję na punkcję harmonii kształtów, kolorów ze względów na moje malarstwie. Aha. Okej. Okay. Kwadratowy talerz na pewno to będzie podstawą, no, gdy jedzenie jest podawane w odpowiedni sposób. No dobrze, przygotuj dla mnie talerz zawierający tylko okrągłe i owalne kawałki jedzenia. Dobrze. Cholera. Poczekajcie. Talerz kwadratowy musi być, czyli rozumiem, że ten jest najbardziej kwadratowy, albo i ten. Ten jest najbardziej kwadratowy. I mam do niego danie przygotować. No to zaryzykujmy, dajmy mu te... Ma być okrągłe, słuchajcie. Zażyczył sobie chłop okrągłe. To tak, burger jest na pewno okrągły. Widzowie. Burger jest na pewno okrągły.
Ketchup i ten też może być okrągły. Frytki już nie są okrągłe. Co tu jeszcze może być okrągłe? Nie wiem, kotleta, damy mu gratis? Czekajcie. Co tu jeszcze może być z jedzenia okrągłe? Zerknijmy. No pomidor może być pieczony do tego dodany. Nie wiem, ziemniak to już niekoniecznie cały, ale pomidor pieczony to raczej też jest w kawałkach. Poczekajcie, widzowie. Tu trzeba zajrzeć w menu, bo to nie będzie... A, już teraz dupa. Mogę tylko w przepisy zajrzeć. No poczekajcie. Na pewno okrągły będzie burger. I no jakbym to ewentualnie zrobił tego sznycla, też byłby on od biedy okrągły. No frytki ewidentnie nie są okrągłe. Kebab nie, pierś z kurczaka nie, hot dog tym bardziej. No z dupy no nie podamy mu. Można mu coś słodkiego podać, to będzie miał gostek mieszankę totalną. Słuchajcie, no to jeśli coś okrągłe ma być, no to niech ma te okrągłe. Tutaj damy tradycyjnie trochę mieszankę dostanie, słuchajcie, na mieszankę przeczyszczającą dostanie chłop. Bo i słodkie dostanie jednocześnie i... No, już nie ma miejsca? Tu jest miejsce. Słuchajcie, i dostanie słodkie, i dostanie, nie wiem... gdzie mi ten majonez tu wędruje? Halo. Podamy mu ten cukier, żeby było, że jest okrągłe. Może tak. Tutaj to wstawmy bardziej, nie wiem, tu. Czekajcie, to trzeba... Zróbmy to tak. Tu. Mam pomysła, widzowie. Niepotrzebnie może ten ketchup od razu walnąłem, no ale trudno. To jakby... Jakby wtedy zrobimy to tak. Zobaczymy, co pan artysta na to powie. I pewnie będzie mu się podobało. Powinno mu się podobać. Dobra, a, to dobrze by było jeszcze to może podgrzać, co? Widzowie. Wypadałoby, nie? To podgrzać. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre. Podajemy mu, słuchajcie. Podajemy gagatkowi. Ten dzień to jest tylko po to, żeby gościa tutaj zaliczyć, jakkolwiek to brzmi. W następnym odcinku faktycznie, widzowie, zrobimy sobie urządzanie mieszkania. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Troszkę się pobawimy dekoratora wnętrz. Proszę cię bardzo, Anton, śmieszny gagatku. Czemu wykrzyknika mi tu robisz, niedobre? Znaczy, to jest dosyć dziwne połączenie tego jedzenia. Ciekawe, co powie. Artysta, wąsy, kurde, czapeczka. Damur. Mój przyjacielu, to jest tak. To jest jak dzieło. Widzę, że masz oko do piękna. No, przeszliśmy to. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego mistrz cię nienawidzi. Dobra. Adieu. Czyli wygraliśmy, widzowie, z nim. Dobra, pokonaliśmy gagatka, ale sraczka gwarantowana. To już, słuchajcie, więcej jak pewne, że gościu będzie kibelek odwiedzał. No dobra, no chcemy ten dzień już i tak ukończyć. Szkoda, że ten cukier zmarnowałem na gościa, bo już nie mam tu co podawać powoli. Zobaczmy, jakie dostaliśmy, słuchajcie. Dobra, przeszliśmy to. Tutaj jakieś dziwne rzeczy na tą babę. Osiągnięcie. No, gdzie jest jakieś osiągnięcie? Dostaliśmy osiągnięcia, jakbyśmy nie dostali. Albo jestem ślepy i nie wiem, gdzie kliknąć. Nie, no nie ma. Nie ma osiągnięcia, widzowie. Bank to tam tradycyjnie. Fajn. Co ja tutaj dostałem, widzowie? Oj, czekajcie, bo ja tu muszę... Ojej, cukier się skończył. Już nie mamy za dużo, widzowie, do dyskusji. I te też się skończyły. Łe! Wszystko się kończy. Ostatnie podanie. I lodówka pusta. Ale gitarka, słuchajcie, spoko. Te też były na zimno, na szczęście chyba.
Ogólnie mu ten cukier podgrzałem, on powinien być na zimno. Dobra, chciałem zobaczyć, a wiem, w ekwipunku to się patrzy, bo nie spojrzałem. Tutaj w ogóle mamy te jakieś rzeczy, ja nie wiem, czy one, słuchajcie, coś dają. Co to, to by można, Można by tu... Taka ściana chwały powinna być. Bo tu generalnie mamy jakieś, widzicie, takie dziwne... fontanna. To tylko na dworze może być fontanna. Przy czym szkoda mi miejsca, widzowie, na fontannę. Pierdzielę tą fontannę. Nie mam miejsca na fontannę. Ale wiecie co, troszkę mi brakuje, słuchajcie, ten... To można by też lepiej, myślę, zrobić to. Myślę, że faktycznie to wtedy by mogły być... Dobra, w następnym odcinku urządzamy chatę, tam będziemy wszystko ciągle tylko w restauracji. Ile można ciągle w restauracji, nie? Dobra, tak chciałem zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, no tak na razie nam się mało odblokowało, nie? Już cukru więcej nie mamy, znaczy możemy podać niedorobiony cukier komuś, a podamy, widzowie, 3. Ja się będę szczypał. Bo jeden mi się gdzieś tam zawieruszył, nie pamiętam gdzie. Podamy 3. Taki uśmieszek fajny będzie, o. Brakujący składnik. Wiem, że brakujący składnik. Ameryki nie odkryliście z tym komunikatem. Dobra. No, ale już ciasta malinowego nie mamy. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli chodzi o podawanie dań, niech się tylko jak najszybciej dzień skończy i lecimy podsumowaniem. Ciekawe, czy mi się jeszcze jakiś przepis odblokuje, bo tylko ten kurczak się odblokował. Czyli teraz jest level, w tym sensie już się robi trudno, że nowe potrawy się tak nie... Dobra, ziemniak sobie może zostać. Nie odblokowują się, słuchajcie, nowe potrawy. Jest, dzień się zakończył. Dobra, lecimy do chaty, moi drodzy. Lecimy do chaty, tym akcentem będziemy oczywiście... kończyli odcinek, drogi widzu, będzie mi tradycyjnie już bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i w następnym odcinku będziemy tą chatę naszą tutaj urządzali, zobaczymy. No po prostu będzie odcinek tylko z urządzania chaty. I to mi się podoba, bo wy, moi drodzy, w Hotel Business Simulatorze też spaliśmy... O, jest żurek, to będzie też temat jeszcze na następny odcinek, o. Tak jak w Hotel Business Simulatorze, moi drodzy, też spaliśmy w takim dziwnym... O, tu jeszcze jest jakiś pokój. Też mieliśmy taki dziwny, wiecie, taką dziwną pryczę i nie było można urządzić, tak? Tutaj, jak widzicie, można urządzić i w następnym odcinku sobie tą chatę urządzimy. Niech te 500 tysięcy nam wystarczy. Dobra, moi drodzy, to w takim razie jeszcze raz gorąca prośba, drogi widzu, zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!